170 tysięcy złotych otrzyma z budżetu gminy Wałbrzyskie Hospicjum. Pieniądze mają być przeznaczone na pomoc ludziom cierpiącym na nowotwory i dzieciom będącym pod opieką hospicjum. To jest kolejny taki program z Urzędem Miasta Wałbrzych. Ten program funkcjonuje już od wielu lat. Dotyczy opieki chorych na chorobę nowotworową i ich rodzin. Opieka ta polega przede wszystkim na tym, że zespół lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów może jeździć do tych pacjentów, tych, którzy nie są finansowani przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli nie są objęci opieką przez Hospicjum Wałbrzyskie w ramach NFZ-u. W tej chwili mamy blisko 40 dzieci z miasta Wałbrzycha, które są objęte opieką przez nasze hospicjum w ramach rehabilitacji tychże dzieci. Są to dzieci, które nie otrzymują tej rehabilitacji w ramach NFZ-u lub jest to bardzo znikoma rehabilitacja. Są to dzieci z różnymi chorobami genetycznymi. Hospicjum najbardziej potrzebuje sprzętu, który pomaga żyć potrzebującym. Sprzęt, który jest potrzebny, to pompy do podawania leków przeciwbólowych, sprzęt rehabilitacyjny, materace przeciwodleżeniowe, wózki inwalidzkie, balkoniki. To wszystko jest potrzebne osobom chorym, trwale unieruchomionym lub też z trudnościami w poruszaniu się.